Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Woda, PZW i wszystko w tym temacie, więc zaczynamy dzisiejszą imprezę wspólnie z kolegą Karolem. Oto z miejscówki w Chorzewie. Chorzewa. I dzisiaj wspólnie z Karolem powędkujemy oto na tej miejscówce. Ja, dwie gruntówki, Karol, nic się nie zmieniło, nęci pod spławik i drugą z gruntu. Co i jak u Ciebie? Ja standardowo przygotowałem dwie mieszanki, jedną troszkę przemoczyłem, ale to pod grunt, doschnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie będziesz przecierał? Co? Nie będę przecierał. Generalnie drugiego podspławik Majtecha. Nowe zanęty, zobaczymy jaki efekt będzie. Na łowienie to samo, nie? Czyli jedna spławikówka, jedna gruntówka. Dzień się zapowiada fajnie. Ciepło, ale nie słonecznie, to ja takie dni najbardziej. Z takimi glutami będziesz rzucał? Nie, no muszę to zaraz coś wykombinować, bo za dużo po prostu wody wlałem. Aha, przemoczyłeś ją. Przemoczyłem ją, no. Za dużo na raz. No i zobaczymy. I na co się nastawiasz? Znaczy się, no, co tu się można nastawić? No generalnie pewnie to będą karpiki, no ale dzień pokaże, nie? Co będzie w ogóle, żeby jakieś ryby były, to już będzie miło. Będzie miło, no i fajnie. I widzicie, drodzy Państwo, co i jak. A ja czekam, aż zanęta dojdzie. Oczywiście te wszystkie swoje grudy przetrę przez to 2 mm, tak aby wszystko hulało jak należy, więc czekajcie, więc zapraszam wspólnie z Karolem na film, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem na tej wodzie. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie nam to wspólne wędkowanie gruntówkami, oczywiście z pławikówką Karola, która powinna dać więcej rybek ze względu na to, że to ta metoda daje, powiedzmy, więcej rybek, może mniejsze w przedziale czasowym, ale więcej. No i zobaczymy, więc jeszcze raz kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym koksem, drodzy Państwo. Czekamy na pierwsze wskazania. Łowienie z marszu. Nie nęciłem. Nie brałem zanęty do nęcenia. Będziemy częściej przerzucać. I zobaczymy. Więc Karolowi pojechałem po ambicji. Chłopak wziął sito ode mnie, przeciera. Trochę z innej strony się zabrał do tego, bo najpierw mu przetrzeć, dopiero dodać robaki. Robakom nie przeszkadza, jak rozwałkuję, bo po prostu nie będą rozbijały zanęty w muł na łowisku, które jest muliste, nie będą wchodzić głęboko w muł. Będą wabić rybkę, ale kukurydza się nie przetrze, ale to jakoś to... Nie, trzeba to ratować, nie? Jakoś to trzeba ratować, tą mieszankę, którą po prostu zepsuł. Podnieść to do góry, jak to wyszło. No i zobaczcie, i o to w tym wszystkim chodzi. Teraz jest elegancko. Oto, jeszcze mało klei. Po prostu, ale to już jest to, to już jest to. Warto by to jeszcze później odczekać chwilę, domoczyć, ale jest jak jest. Ok, dobrze, ratuj tą zanętę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przetrzyj pomału, odsyp, przygotuj pomału. Najważniejszy etap to jest zanęta. Jak zanętę zepsujesz, to... Nie, no drugą mam w porządku, no. Nie? Tylko wziąłem, nalało się wody, mówię, kurde. Ale wiesz, jak w takim przypadku to taką zanętę, wiesz, zawodowcy, wiesz co robią? Wyrzucają. Wyrzucają na brzeg, jak kaczki zjedzą, bo wiesz, z tego powiedzmy chleba może nie być. Dobra, wędkarzy przybywa, a my czekamy na pierwsze wskazanie. No i zobaczymy, co będzie. Co będzie? Wędkarzy jest troszkę, przybywa, my zawczasu przyjechali, zajęliśmy sobie blisko miejsce. No i zobaczymy, zobaczymy, drodzy Państwo, sam jestem ciekawy, co nam ta woda dzisiaj przyniesie. A więc zostańcie ze mną i z Karolem i będzie pytkę.
pola pierwsza ryba na spławik, tak jak mówiłem. Spławik powinien być dzisiaj lepszy, bo bierzemy mu, a ma swój przecież. To co mówiłeś, że podbieraka nie masz? A, większego. Okej, dawaj go. Ryba zaliczona. Taki malutki kroczek, zobaczcie, taki drobny kroczek. Ale ryba cieszy, gratulacje. Deszcz pada, no nieźle jest. Nieźle jest, a ja parasola nie mam. Mam nadzieję, że to przejdzie. Dobrze, że wziąłem folię, drodzy Państwo. Więc jakoś to ogarniemy. W razie co będziemy siedzieli pod folią. Karol rybę ma, więc teraz ja czekam, tak aby nie być na zero. No zobaczymy, zobaczymy. Drodzy Państwo, u mnie grunt, grunt i grunt. Testuję trzeci raz mieszankę z Marcera Marine Classic, więc muszę używać gruntu, bo to mieszanka jest typowo pod koszyk, powiedzmy, i do metody, do podajnika, więc spławik przy tej mieszance odpada, więc grunt, grunt i grunt, tak jak mówię, i testujemy i czekamy na branko i rybkę. Przygotuję na Trigalic Bungee zestaw na quickstopie. Założymy kryla, pelecik. Z jednej zrezygnujemy z sukiereczków i spróbujemy na kryla. Przygotujemy zestaw. Tak się prezentuje i zobaczymy, ściągniemy zaraz jedną z wędek i zmienimy przypon i jeden cukiereczek i na drugim zestaw z palecikiem, z krylem, ale to za chwilę, jeszcze troszkę, więc czekamy, co się dalej wydarzy. U Karola drugi mały kroczek. Karpik? Trochę je pomolestuje. Jak to się mówi? Trochę je, jak to się mówi, pomęczy na tym łowisku. Ale zobaczymy, czy wejdzie mu coś większego w jego mieszankę, którą przygotował. Taki sam, nie? Nawet wymiaru nie ma. Ile tutaj ma? 40? 35. 35 cm tutaj ma karp i można wziąć, zabrać jedną sztukę. Jedną, tak? Do domu. Ale to później Wam pokażę na rozpisce łowiska, co i jak. I zobaczcie, pokaż. Takie małe, ale zabawa jakaś jest. Tego Karolowi było trzeba, nie? No tutaj przynajmniej wiesz. No, na spławik. On lubi takie. No czułeś, dlatego tu przyjechałeś. Ja nie chciałem, ale zabawę chociaż masz. Ja czekam na jakieś większe, większe. No i zobaczymy, czy się doczekam. A teraz wyczyszczę sobie foremeczkę, tak żeby nam ładnie układała zanętę. No i czekam na pierwszą rybę, nie? Bo jestem dalej na zero. Ok, ale drodzy Państwo, ja się tym nie przejmuję. Co ma być, to będzie. Najważniejszy dzisiaj wypoczynek nad wodą.
Ok. Najważniejszy jest wypoczynek nad wodą. Forameczka umyta, tutaj się dipuje. Kryl, jak się dipuje i zaraz wszczelimy się zanętą, oby, drodzy Państwo, czekamy, czekamy, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc czekamy. Nowy mikrofon. Zobaczcie. Stary coś szumiał, jak ruszałem głową, to coś tam się oderwało czy coś i szczelał, więc drugi nowy taki sam, tylko teraz zdejmiemy i założymy futerko, tak aby w czasie wiatru nam nie szumiało na nowy nabytek. I za pomocą nowego mikrofonu będziemy dalej nagrywać, bo już wiaterek się zrobi, falka. I widzicie, zakup nowego. Ok. Stary chowamy. I teraz mamy od wiatru. Mam nadzieję, że dobrze głos jest, ale to sprawdzimy w domu, więc wędkujemy teraz. Mieszankę mamy idealną. Zobaczcie. Dobrze klei. Dobrze klei. I już będziemy nabijać nową mieszankę, którą przygotowałem do podajnika. Ale to za chwilę przerzucimy zestaw. Dobór jeszcze przynęty, tak aby coś złowić. Zanęta ciemna, brązowa. Widać tam delikatne, ciemne drobinki, kawałki. Sporo tych drobnych, cienkich kawałeczków w tej zanęcie. Ale dobrze klei, dobrze klei. I zobaczymy, czy skusi dzisiaj jakąś rybę. Urosła nam oczywiście, to już koniec będzie testów z tą mieszanką. Dlatego, że jedną paczkę tylko miałem na trzech testach. Kilo wykorzystałem. Dzisiaj będziemy wędkowali na czystą, czystą zanętę bez peletów. Dwa razy była używana z peletami, a teraz jest czyściutka, czyściutka zanęta. Linę Classic od Marcela. Ok, ziarna pięknie. Dobrze, tak się prezentuje ta mieszanka. Słońcu. Czekamy, czekamy, bądźmy cierpliwi. Więc czekamy na pierwsze branie i pierwszą rybkę z tej wody. Najważniejsze, że nie pada, ptaszki ładnie się śpiewają, a my odpoczywamy nad wodą. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy bajecznie. Ryba nienęcona, łowienie z marszu, czekamy tylko dobór przynęty w ten dzionek na tym łowisku, mulistym łowisku, bo powiem, brodziłem tutaj i tu, i na tym dużym, i tutaj jest bardzo zamulone, więc teraz przynęta musimy się szczelić tak, żeby coś złowić na tą mieszankę. Ale zobaczymy, czekamy, czekamy, jestem cierpliwy, jak zauważyliście sami, więc spróbujemy coś złowić, czekając dalej, dalej i dalej. A więc zobaczcie, taki bączuś,
tak ubarwiony, ale cały czas jakieś drobne rybki, ale zadowolony. Najważniejsze, że Karol jest zadowolony i to się liczy nad wodą. A ja czekam na coś większego niż Karola, rybki. No a czy się doczekam, to zobaczymy. Dipujemy. Okej. Czekamy, 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 drodzy Państwo. Używając tej mieszanki, tak to się mówi, nie każda mieszanka na każdej wodzie działa, ale zobaczymy, zobaczymy na tej wodzie, jak mieszaneczka się spisze. Więc wędkujemy na nią, próbując coś złowić. Okej. Patrzcie, przyjechaliśmy, skuterek tylko był. Jeden skuter był, a teraz jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 22, 26 samochodów. I kolejny przyjeżdża. Czyli zobaczcie, sam raz my przyjechali i teraz kolejni przyjeżdżają. Około 30 samochodów, bo jeszcze tam dalej są. Teraz Wam pokażę, drodzy Państwo, jak to wygląda. Regulamin dla wędkarzy, ograniczenie obowiązujące wędkarzy na zbiorniku PZW Chorzewa. Zakaz wędkowania w porze nocnej, uchwała. Obowiązują wymiary ochronne ryb, sandacz do 50 cm i od 80 nie wolno brać szczupak, od 50 do 90 karp, do 30, od 35 do 70 lin. Od 30, okoń od 20, leszcz do 35, to powyżej 35 można leszcza brać, kara złocisty do 30, to od 30, płoć ma tu 20 cm. Uchwały obowiązuje limity dobowe, leszcza 10 sztuk na dobę i karp 1 sztuka na dobę. To widzicie, płoć ma wymiar i leszcz ma wymiar 35 cm. Tak to się prezentuje na tym łowiejsku. Opiekun zbiorniku PZW koło Lin Jędrzejów. I tak to się prezentuje. Twoją rodzinką z dziećmi, no. A my tylko tak spontanicznie to spakowaliśmy się rano na rzepięsa. No i posiedzicie trochę. Karol łowi te karpiki, wiesz, i karasie te malutkie takie. Jeszcze bez ryby jestem, a ja, wiesz, na tą większą poluję. No. A my, żeby nam brały te karasie, no, to byśmy się cieszyli. A tutaj jest miejsce za Karolem, jak siądziesz? Słuchaj, no chyba sobie tutaj... No tutaj za Karolem bliżej siądź, to zobaczysz. No i tak, widzisz. No to i tak, że przyjechaj z wędkami, nie? Posiedzimy razem, zobaczycie, nie? Idziemy się rozwijać. No, dobra. No, na razie, Tomcio. I tak do kolegi napisałem, zadzwoniłem raczej, że będziemy, żeby nie miał pretensji, że znów u niego na miedzy, jak to się mówi, łowimy i nie dałem znać, więc dałem mu cynk, że przyjeżdżamy i odwiedził nas z córką, z synem. No i razem powędkujemy trochę, jakoś to będzie. Ja na razie bez brania, Karolowi karaski biorą. Leszcza miał 3 karpie i trochę tych karasków, no i czekamy na coś większego. A czy uda się coś złowić, zobaczymy. Przynajmniej czy uda mi się jakoś rybę złowić, bo na razie jestem na zero. Ale tak jak mówię, trzeba częściej przerzucać zestaw, dlatego że łowisko nienęcone. Łowię daleko i kilka podajników co razy rzuciłem, to tak bardzo nie przyciąga na tej mieszance, którą testuję. Ale zobaczymy, zobaczymy raz jeszcze. I tak mówię, rozrobiłem wszystko najwyżej. Drodzy Państwo, jak nie będzie efektu i
dużo nie użyję, jeszcze mi zostanie mieszanka z Marcela, to jeszcze jeden test z nią będzie na innej wodzie. Oczywiście ją zamrozimy i później będziemy na nią wędkować, jeśli mi zostanie tylko. A na to wszystko wygląda, że chyba zostanie, bo na razie nic nie skubię. Kwestia jest jeszcze, zanęta to nie wszystko. Kwestia jest jeszcze dobór przynęty, metody. Ale testujemy, wędkujemy i o to w tym wszystkim chodzi. Czekamy, czekamy. Zaraz ściągnę jedną, czyli prawą. I założymy na plecionce owocowy smak. Tam jest pelet, teraz kryl chyba. I założymy tą owocową. Tak mówię, trzeba strzelić się z przynętą na tym łowisku. I zobaczymy. Zobaczymy. Mieszanka odpowiednia, tylko jeszcze dobór przynęty na metodę, którą łowimy, wędkujemy. Ok, dobrze, ściągniemy. Tak powiedziałem, trzeba części przerzucać, wtedy nam to, co ślemy w podajniku, zostaje i nędzi nam na odległości, której łowię, klipowane. Więc tak jak mówię, częściej trzeba będzie przerzucać na początku. Ale teraz szybka zmiana przynęty. Odpinamy pelecik. Zakładamy owocową na plecionce. I do mieszanki. Dodajemy pelecik, używamy większej foremki i mieszanka czysta tak się prezentuje. Zapniemy tylko, tak się prezentuje mieszanka. Ok. I zarzucimy. Klipowane. Zakładamy sygnalizator i czekamy. A więc pierwsza ryba. Zobaczymy tylko co. Albo kiedy widzę, że jakiś okruszek, że nawet chyba nie będę jej podbierał. Zobaczymy, zobaczcie. Na zanętę z Marcela. Ale ściągamy. To dziadostwo. Weszedł mi w tamten zestaw. Weźmiemy go od dołu. I co mamy? Nie, szok. Szok. To jest szok, to nie ryba. To jest szok. Zobaczcie. Nie po takie my ryby tu przyjechali, ale cóż.
zobaczcie. Odpływaj, odpływaj i idź kogoś dorosłego, poważnego dzieciaku. Więc drodzy Państwo, pierwsza ryba, nie jestem na zero, więc dumnie mogę, można wrócić do domu, już nie zerowy, ale teraz tylko dobór przynęty, nie, to nie była poważna ryba. Drodzy Państwo, takie ryby to Karol łowi, nie ja. W razie co, jak takie coś powtórzy, będziemy musieli zmienić na pelet. Przygotowany już mam 12 mm, bo musimy wyselekcjonować rybki, pozbyć się tego drobnego karpika. Więc jeszcze jedna próba na tą mieszankę i tą przynętę, a później, tak jak powiedziałem, założymy przynęty. Mamy dobór, jakieś większe przynęty założymy, tak aby selekcjonować te drobne rybki, ale powtórzymy jeszcze z tą samą przynętą i zobaczymy, tak jak powiedziałem, ja potrzebuję więcej czasu, bo nienęcone łowisko, a dzisiaj konkurencji jest sporo. Każdy jak podsypał, to jak na zawodach, więc ta ryba dzisiaj tu głupieje. Z doborem przynęt, zanęt na tym łowisku. Kolejni ludzie idą i jest bardzo dużo wędkarzy przy połowie tych niewielkich karpi. Oto na tym zbiorniku. Więc ta sama śpiewka, większy podajnik, raczej mniejszy podajnik, większa foremka i tak to się prezentuje. Zarzucamy w miejsce klipowane i tak mówię, drzazgi będą brać, to zmienimy przynętę na większą do klipa. Ok, wędkujemy nienęcone, więc jeszcze, tak mówiłem, o, patrzcie, o, pociągnięcie na ten sam kolor, tu jest pomarańczowy, a tu jest różowy, ale czekam, to ma odjechać, czekamy, może skusi się linek. Biorą malutkie karpiki. Tutaj z boku na spławik Karol też obławia karaski malutkie. Tam parę miał karpików malutkich, drobnych, jak na początku. A ja jeszcze szansę daję tym przynętom. Dobór jest konkretny i przejdziemy później na grubszy kaliber. Grubsze pelety. Ale to czekamy, testujemy, wpatrujemy się, słuchamy i odpoczywamy. Wędkujemy dalej. Prawdopodobnie znów poważna ryba. Albo spadła, albo nic nie ma. A nie, chyba zeszło. Zeszła, coś tam skubało i się wyskubało. Albo znów jakaś drzazga. Nie, drodzy Państwo, nie. Zaraz będzie zmiana. Zmiana. Nawet podbieraka nie brudzę. Nie moczę. Zobaczcie, jakie ryby tutaj biorą. Karol na spławik takie łowi. Więc drugi raz dajemy szansę tej przynęcie. I najwyżej zmienimy peleczki na większe. Bo ja takich ogryzków nie mam zamiaru tu obławiać. Karol musi to łowić, bo łowi na pinkę,
na kukurydzę i takie same mu biorą, a ja mam różne przynęty, założymy większe i spróbujemy ominąć to, te drobne rybki, ale to za chwilę, a na razie jeszcze jedną szansę dajemy tej przynęcie, bo jak mówię, do tej zanęty łowienie z marszu bez nęcenia potrzeba trochę czasu. U Tomasza branie, satelitki zagrały. Siedzi? Siedzi. Siedzi. Radia będziesz podbierać? Nie. Nie mamy. Jest, jest. Ale no widzisz, no no. Ja. Co za poważne ryby biorą. Karaś, no. Ale no co zrobić, takie ryby, takie łowisko. I teraz, drodzy Państwo, zobaczycie co i jak z tymi satelitkami u Tomasza. Rybka malutka, ale cieszy. Tomasz nie zna zero. Kolor taki sam jak u mnie, pomarańczowy. I taki mały karasek, ale cieszy. Więc odczepiamy rybkę i pójdzie na patelnię. No co zrobić? Cieszy się. Zawsze to jakiś kęs. Kto wypuszcza? Będzie. No. Przypuszczasz? Tomasz, rybka wraca do wody, nie inaczej. I zobaczycie te satelitki, drodzy widzowie, jak to wygląda. Ale najpierw kolega nabije podajnik i powie co i jak. Drodzy Państwo, Tomasz to łowi tak jak ja na włosie przynęta i jeszcze na haku dodatkowo pinka i tak u niego się prezentuje tak ja. Zobaczcie, jak nie brało, skubało na jednym filmie, tak samo łowiłem damblesik i pinka, tak aby to ruszało się. Okej, okay. Towar poszedł i teraz, drodzy widzowie, zobaczcie, jak to wygląda. I zapinamy. I to już nam wszystko natnie. I w razie brania pokaż jeszcze co jak. W razie brania działa to jak dźwigająca szczytówka. O. Po prostu. Albo w tom. Albo jeżeli jest dobrego branie, to odciąga. Odciąga, tak, dźwigająca szczytówka. I tak z satelitki z dwóch stron. Napiętą żyłeczkę no, mamy trzymać. Tak, trzyma. Nie trzeba nic ściągać. I na tej zasadzie tak to wygląda. W jedną i w drugą stronę. No, z dwóch stron przymocowane. I tak to wygląda. Ok. Tak widzicie, sygnalizatory przy takim łowieniu są odpowiednie, dlatego że tutaj pójdziemy, tu pójdziemy, tak to mniej więcej wiemy co jest grane, czy było branie, czy nie, czy słyszymy zresztą. Nowi wędkarze przyjeżdżają, inni schodzą już, bo powiem tak szczerze, ryba nie bierze za bardzo. Karolowi też, ucichło ci Karol, nie? Już mówiłem teraz tego. No. Co to było? Jaźnia? No. I cisza. I cisza. I zobacz, po drugim nęceniu nie jedna ryba. Nie zabrałem trzy ryby. Mówi, że ma. No mówi, ma. Nie mam, Karol. Nie mam. Wiesz, branie to nie wszystko. Wiesz, ryba liczy się złowiona na brzegu. To wiesz, nie? No, zjada, tak. Dobrze, wędkujemy. To chociaż ty połów, jak u mnie nic nie bierze. Na cały rok. Potem mogę jeździć jako towarzysz. Jako towarzysz, tak. Więc wędkujemy dalej i zobaczymy. Jeszcze tak powiedziałem, dajemy. Tu był patent, żeby mi ryba weszła. Dajemy, no. Ja ci mogę powiedzieć. I założymy coś większego. Ale to za chwilkę. No tak, jedni przychodzą, inni odjeżdżają. Wiecie, taka woda, takie brania,
i takie ryby. Ale czekamy, czekamy. Tak mówię, dałem szansę jeszcze raz tym przynętom. Wachlarz przynęt mamy spory, więc tylko trzeba wstrzelić się tak, aby coś większego wyhaczyć z tej wody, gdzie jest dużo drobnej ryby. Ale czekamy, czekamy. Cierpliwość przede wszystkim na takich wodach. Zobaczymy, czy przyniesie efekt w postaci. Branie do brzegu. Widzieliście. I po kiju. Chyba nic nie ma. Nic nie ma. Ale ściągam, ściągam, ściągam. Albo coś znów niepoważnego. I znów coś niepoważnego. Nie, 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 nie. Drodzy Państwo, tak mówię, to było szansa ostatnia dla tej przynęty. Trzeba wyselekcjonować rybki na większe. I tym razem co mamy? Karasia. Mamy karasia na tą przynętę, więc ja jestem marudny, po prostu mi to nie odpowiada, więc zmiana przyponu płynie z większą przynętą. Tak też robię, zmiana przynęty. Gdzie na innych wodach inne ryby się na to kuszą, tutaj to nie daje efektu, więc trzeba pokombinować z przynętą. 12 mm pelet, taki karaś, mały karp, tego nie zaciągnie chyba, prawdopodobnie, ale to zobaczymy. Nabijamy podajnik. Mieszankę czystą Marinę Classic z Marcela, od Marcela, tak się prezentuje. To zarzucamy do klipa, bo cały czas miejsce klipowane zarzucamy do klipa, ogień i wszystko w tym temacie. Na drugiej to samo, jak będzie zmiana na inną przynętę i pozbędziemy się prawdopodobnie może i mniejszych ryb, i może i brań, ale to zobaczymy w dalszej części mojego filmu.